Do you know what this means, honey? It means you can do whatever you put your mind to, Dory. Witamy w Watch Mojo Polska. Dziś odliczamy 10 naśladowców Pixara i DreamWorks. Isabel and I thought the same thing about you. Isabel? Hello, mother. Przyjrzymy się przypadkom, w których filmy jednej z tych wytwórni były naśladowane przez tytuły o podobnych założeniach z tej drugiej. Niektóre z nich to tylko podróbki, ale będą też przypadkowo podobne historie, które okazały się perełkami. Które filmy Pixara i DreamWorks były według Was bardzo podobne? Napiszcie w komentarzach. Numer 10. Madagaskar i dżungla. Ludzie pokochali Madagaskar od DreamWorks za zabawne zwierzaki z zoo, które przypadkowo trafiają do dzikiej Afryki. What? Whoa, whoa, hold up there a second, Fuzz Bucket. You mean like the live in a mud hut, wipe yourself with a leaf type wild? Who wipes? Przepełniona muzyką i slapstickiem formuła filmu dostarczy rozrywki przyjaznej rodzinie. Widocznie Disney chciał mieć swój Madagaskar. Wyprodukował film o niemal identycznym założeniu. W dżungli zagubione zwierzęta wysłane do Afryki próbują wrócić do Nowego Jorku. Crazy, right? Pretty wild. Well, technically it's awesome. W filmie Disneya głównym bohaterem jest lew i jego zwierzęcy przyjaciele, tak jak Alex w Madagaskarze. You are a real lion. Doesn't matter where you're from, zoo, jungle, goldfish bowl. It's what's in here. That determines who you are. W przeciwieństwie do Madagaskaru, dżungla zebrała w większości negatywne recenzje. Mówiono, że to powtórka z rozrywki i patrząc na lenistwo twórców, trudno się nie zgodzić. Numer 9. Wpuszczony w kanał i Ratatuj. Nic zaskakującego, że te filmy mają podobne tematy. W obu występują gryzonie, które odkrywają swoje prawdziwe ja, mimo tego, co myślą o nich inni. I was wondering if you do build a Jammy Dodger Mark II, you wouldn't happen to need a first mate, would you? W filmie Pixara Remy wychodzi ze świata szczurów, by spełnić swe marzenie o byciu szefem kuchni. I can't cook. Can I? But you can, right? Natomiast w filmie DreamWorks rozpieszczona mysz zostaje zepchnięta do kanałów, gdzie przeżywa nową historię. Then the place is all yours. Sweet! Right, let's get the bubbles going. I've got a big job to do down there. Right away, sir! So long, Sid. Wciąż nie wiadomo, czy jedna firma skopiowała pomysł od drugiej, czy też te historie o gryzoniach, które wyszły rok po sobie, to zbieg okoliczności. Ale jedno jest pewne. Choć Wpuszczony w kanał ukazał się pierwszy, to Ratatouille stał się fenomenem. Can I interest you in a dessert this evening? Don't you always? Which one would you like? Surprise me! Numer 8. Auta i cargo. Auta nie są najbardziej lubianym filmem Pixara, ale nawet krytycy przyznają, że w swoim czasie był oryginalny i miał szczere przesłanie. How'd you like to become the new face of Dynaco? But I didn't win. Lightning, there's a whole lot more to racing than just winning. Kiedy zarozumiały Zigzag McQueen poznaje mieszkańców zaniedbanego miasteczka, samochód uczy się pokory. Thank you, Mr. Tex, But these Rusty's guys over there gave me my big break. I am gonna stick with them. Za to Cargo opowiada o gadającym aucie, które chce uratować swojego ojca przed zezłomowaniem. Mimo kiepskiej nazwy, niższej wartości produkcyjnej i innej fabuły niż tytuł Pixara, film wciąż naśladuje projekty postaci i charaktery. Welcome to Cargo, my hometown. Full of friendly autos, red, green and brown. Nawet plakat przypomina ten z filmu Auta. Leniwa stylistyka Cargo nie dała żadnych szans na dorównanie opowieści Pixara. You look factory fresh, Mr. Carbuncle. Thanks to my boy here. You do as much for me, Dad. Don't. Well, you might still need a little more work.
Numer 7. Skok przez płot i gang wiewióra. Skok przez płot nie jest jakąś mega złożoną animacją, ale i tak wydaje się, że ją skopiowano. Bohaterem filmu DreamWorks jest Shop, który po zebraniu kilku leśnych stworzeń planuje kradzież żywności od ludzi. You see, you've got the food gathering skills, I've got the know-how, and they have the food. How much food? Loads of food. Heaps of food. Food out the wazoo! 7 lat później w gangu wiewióra bohater polegał na przyjaciołach, by okraść spiżarnię z orzechami. Get in, fill our bellies. But do it my way. Co prawda, Gang Wiewióra to kontynuacja krótkometrażówki, która wyszła przed Skokiem przez płot. Jednak w obu filmach bohaterowie muszą kraść jedzenie, gdy zapasy ulegają zniszczeniu. Z tych dwóch lepiej przyjęty został Skok przez płot, który dostał 75% na Rotten Tomatoes. Welcome to the family. What a first week of spring, huh? Gang zyskał wynik 12%, co nie przeszkodziło w powstaniu sequela. Things got a whole lot better last summer when the nut shop went out of business and left a lifetime supply of food in the basement. For once, the little guy at the bottom of the food chain came out on top. Numer 6. Gdzie jest Dory i Izzy's Way Home? Czasem można argumentować, że dwa filmy są przypadkowo podobne, ale niektóre bezczelnie próbują zarobić na sukcesie innych. Doesn't matter how you look. It just matters what you do. After all, beauty is in the eye of the beholder. Izzy's Way Home to przykład mockbustera, który chciał nabrać fanów, gdzie jest Dory. W sequelu, gdzie jest Nemo, Dory szuka rodziców, by razem z nimi wrócić na wolność. W Izzy's Way Home tytułowa rybka wyrusza w podróż, by odnaleźć ojca i akwarium, z którego pochodzi. My darling queen. And my beautiful princess! Hey, that's right! Isabel, you're a princess now. Powtarza się wątek głównej postaci, która zaprzyjaźnia się z innymi rybkami i w końcu łączy z rodzicami. Jednak uroku, jaki roztacza Dory, nie udało się powtórzyć. You're remembered in your own amazing Dory way. I did. All by myself. Numer 5. Toy Story i sekretne życie zwierzaków domowych. DreamWorks, tworząc bajkę o zwierzętach, chyba korzystało z podręcznika Pixara. But I think it's gonna be a great thing in the long... Max, this is Duke. He's going to be your brother. W Toy Story chudy, ulubiona zabawka Andy'ego, robi się zazdrosny o nowego Buzza Astrala. Listen, light snack. You stay away from Andy. He's mine. And no one is taking him away from me. What are you talking about? Where's that bonding strip? Gdy zostają oddzieleni od Andy'ego i muszą do niego wrócić, zostają najlepszymi przyjaciółmi. W sekretnym życiu psy Max i Duke mają podobnie. Po tym jak Duke pojawia się w świecie Maxa, obaj opuszczają domowe zacisze i nawiązują więź, próbując wrócić do właścicieli. Are you okay? I'm good. I'm good. Thanks for coming to save me, Max. Obie historie to zabawne spojrzenie na to, co może się dziać w domu pod naszą nieobecność. Również obie doczekały się sequeli i nie da się nie zauważyć, że film o zwierzętach czerpał z klasyka o zabawkach. Wow! What? What is it? Woody! Buzz! Oh great, you found them. Where were they? Here in the car! See? Now what did I tell you? Right where you left them. Numer 4. Auta i turbo. Speed. One winner, 42 losers. I eat losers for breakfast. Podczas gdy w autach debiutant Zygzak marzy, by stać się sławnym, w Turbo tytułowy ślimak rozwija super szybkość, by osiągnąć podobny cel. Rolls into the leader by the first turn with Turbo, hot on his tail, into the straightaway. There he goes again. And down the home stretch, the crowd goes wild. Go Turbo! Ślimak Turbo ma również podobną do Zygzaka zarozumiałą postawę. Musi się też nauczyć, że w życiu chodzi o coś więcej niż wyścigi. You see that? All these people? You did that, little amigo. You put this place on the map. You really are my little shooting star.
Turbo jest jednak bardziej niedorzecznym pomysłem. W autach mamy gadające samochody, ale Turbo przedstawia ślimaka rywalizującego z ludźmi w wyścigach F1. Obaj bohaterowie przezwyciężają swoje położenie i mają szczęśliwe zakończenia. Jednak ostatecznie to auta okazały się tą silniejszą franczyzą. Yeah, there's some rumor floating around that some hotshot Piston Cup race car is setting up his big racing headquarters here. Numer 3. Krudowie i dobry dinozaur. Krudowie od DreamWorks to świetne połączenie sympatycznych bohaterów i prehistorii. I want to see some real caveman action out there. We do this fast. We do this loud. We do this as a family. And never not be afraid. 2 lata później Pixar eksplorował podobny okres w filmie Dobry Dinozaur. Podczas gdy w Krudach rodzina szuka nowego domu, w Dobrym Dinozaurze duet szuka sposobu, by wrócić na swoje miejsce. I miss my family. Te dwie historie z pewnością prezentują się inaczej. Krudowie są pełni gagów, które wykorzystują prehistoryczną scenerię i mają kilka naprawdę wzruszających momentów. The Croods. If you weren't clued in by the suntans and pets, we're not exactly cavemen anymore. Oh, let's do it again. I think I blinked. Tymczasem Dobry Dinozaur balansuje między komedią a dramatem, ale nie trafia tak dobrze. Imagine that, Ramsay. Even with your stinky face. Smash! Boundaries? This is my personal bubble. Nah, that ain't your bubble. This is your bubble! A fakt, że Krudowie dostali sequel, a Dobry Dinozaur nie, pokazuje, która prehistoryczna opowieść była lepsza. Numer 2. Gdzie jest Nemo i rybki z Ferajny? You know what? We'll start school in a year or two. No, Dad! Just because you're scared of the ocean... Clearly you're not ready and you're not coming back until you are. You think you can do these things, but you just can't, Nemo! W Oscarowym Gdzie jest Nemo, błazenek Marlin musi odszukać syna, którego odepchnął, będąc zbyt nadopiekuńczym. Film Rybki z Ferajny zdecydowanie lżej traktuje relacje między ojcem a synem. His best friend's a fish, so he likes to dress like a dolphin. So what? Everybody loves him just the way he is. Why can't you? Rekin Lenny udaje, że został zabity przez rybę Oscara, by uciec od presji, jaką wywiera na nim ojciec gangster. Interesująca dynamika, ale nie daje takich emocji jak Gdzie jest Nemo. Nemo! I'm coming, Nemo! Dad! Nemo! Dad! Oh, thank goodness. It's all right, son. It's gonna be okay. Przyjaźń Oscara i Lenego również nie dorównuje więzi łączącej Marlina i Dory. Ponieważ tytuły powstawały w tym samym czasie, trudno powiedzieć, czy film Rybki z Ferajny to naśladowca. Ale ta podwodna opowieść została zjedzona przez Gdzie jest Nemo. Lajkujcie i komentujcie nasze filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco. Numer 1. Mrówka Z i Dawno temu w trawie. Te filmy wywołały ogromną dyskusję. Kiedy Jeffrey Katzenberg pracował w wytwórni Disneya, dyskutowano nad projektem filmu o owadach. Po tym jak współzałożył DreamWorks, postanowił stworzyć Mrówkę Z. I got orders. And those orders say dig. What if someone ordered you to jump off a bridge? Oh, brother, I'm asking the wrong guy here. Look. Think for yourself. Pixar był na dobrej drodze do realizacji Dawno temu w trawie, gdy dowiedział się o filmie DreamWorks. Ponieważ żadne ze studiów nie chciało porzucić pomysłu, oba wypuściły filmy w odstępie miesiąca. Ants don't serve grasshoppers. It's you who need us. We're a lot stronger than you say we are. W obu filmach bohaterem jest samiec mrówki, który chce zmienić swoją kolonię, zdobywając jednocześnie względy mrówczej księżniczki. You realize that I'm out of your league. You're the one who was cruising the workabout looking for a little action, and you just happened to find it. The swarthy, earthy. Mimo podobieństw, oba filmy znalazły oddanych widzów i mają po 92% na Rotten Tomatoes. A blade of grass and a bead of dew, right? Flick, please. Wrong! It is in fact
A telescope! It's very clever, Flick. Hello, princess! My, aren't you looking lovely this morning? Niezwykłe, że te niemal identyczne filmy znalazły swoje miejsce w popkulturze. Podobał się Wam odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla Was mamy. Po więcej wpadajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco.